Witam was serdecznie na tej mojej prezentacji. Chciałem podziękować Arturowi, że mnie zaprosił, bo nie mam często okazji występować gdzieś w Warszawie i w ogóle poznawać startupy, to całą społeczność startupową warszawską. Chociaż dzisiaj muszę wam powiedzieć, że miałem cztery spotkania z czterema warszawskimi startupami i wszystkie były zajebiste. Nie wiem, co się dzieje. Naprawdę bardzo wysoki poziom. Wszystkie są głodne sukcesu, wszystkie chcą jechać do Doliny Krzemowej, zdobywać tam finansowanie i budować duże firmy, co mnie niezmiernie cieszy. Tematem dzisiejszej auli jest wzrost, tak? Jak sobie z nim radzić. Z racji tego, że mam pierwsze prezentacje, to postanowiłem sobie zaatakować taki troszkę temat przed wzrostem, tak? Czyli co się w ogóle dzieje, zanim startup dojdzie do tego momentu, kiedy może rosnąć. Jakie ma problemy, gdzie to się wszystko może wypieprzyć, na co trzeba zwrócić uwagę, bo ta droga, zanim zaczniemy rosnąć i w ogóle zaczniemy mieć problem wzrostu, jest strasznie długa. Stąd też taki mój tytuł prezentacji. Sorry za slajdy, być może łamię wszystkie kanony PowerPointa, natomiast nie ma żadnych zdjęć, jest dużo tekstu, bo chciałem wam przekazać jakąś dawkę informacji, którą możecie wykorzystać później w pracy ze swoim projektem, czy też przygotowując się do odpalenia swojego projektu. Prezentacja jest po angielsku, dlatego że wszystkie swoje rzeczy udostępniam na SlideShare, a jeżeli są po angielsku, to docierają do większej liczby ludzi, więc sorry za to, ale mówię, będę po polsku, więc wszystko powinno być zrozumiałe. Słuchajcie, ja sobie pracuję ze startupami od 3 lat tak aktywnie po stronie funduszu. Wcześniej przez 4 lata rozwijałem jeden startup, który został sprzedany dużej grupie mediowej, więc przeszedł całą tą drogę, powiedzmy, od pomysłu poprzez budowanie produktu, skalowanie tego produktu, skalowanie zespołu, szukanie nabywcy na ten biznes, wcześniej szukanie inwestora i tak dalej, i tak dalej. Wcześniej jeszcze przed tym sam gdzieś próbowałem robić jakieś startupy, tak od 2003 roku, z mniejszym lub większym sukcesem. Dużo się nauczyłem, jak tego nie robić. Jedna z realizacji, do której doszedłem, to jest to, że wcale... Cześć Agnieszka. Dzięki, że dołączyłaś trochę później. Doszedłem do takiej realizacji, że byłem za młody, byłem gówniarzem, kurczę. Wydawało mi się, że ten internet to jest taka domena gówniarzy. Wszyscy tam dobrze śmigamy po tych serwisach społecznościowych i innych rzeczach. Co tam te stare zgredy wiedzą? Oni nic nie wiedzą, ale tak nie do końca jest. I w zasadzie ta moja prezentacja i ten akurat slajd to jest takie zebranie wszystkich moich jakichś dotychczasowych doświadczeń, głównie pracy z tym naszym portfolio, który ma 14 spółek w tym momencie. I to są takie wskazówki, ja sobie to nazwałem model ryzyka startupu. I to jest coś, nad czym pracuję tak na boku, być może powstanie z tego kiedyś coś więcej, jakaś książka, jakiś taki poradnik, żeby uważać na to, co się może stać nie tak. No i tutaj są kilka takich generaliów zwłaszcza, no bo czym jest startup, to pewnie wiecie, tak? Jest taki gość, który się nazywa Steve Blank, on ma tam swoją metodologię customer developmentu, no i tam mówi, że ten startup to jest tymczasowa organizacja, że ona de facto ma znaleźć powtarzalny i skalowalny model biznesowy. Druga taka rzecz, do której dochodzę, to jest to, że żeby startup mógł osiągnąć sukces, to trzeba ponieść ryzyko. Czyli trzeba ponieść ryzyko po stronie zarówno inwestora, jak i po stronie founderów. Bez ryzyka raczej nic nie wyjdzie, dlatego że będziemy działali zbyt asekuracyjnie, zbyt zapobiegawczo. Kolejna rzecz to jest to, że zaczynacie od takiego, powiedzmy, projektu, takiego czegoś małego, takiego waszego małego, wychuchanego dziecka. Natomiast żeby zrobić z tego startupu porządną, dużą firmę, to zajmuje cholernie dużo czasu. Nie wiem, czy pamiętacie, w którym roku wystartował Facebook, tak? To na pewno nie było 2 lata temu. Zbliżamy się już chyba do 10-lecia, tak mi się wydaje, tak? W 2004 roku, czy jakoś tak. Dzień dobry, witamy. Słuchajcie, kolejna rzecz to jest to, że to jest w zasadzie ostatnia rzecz, do której doszedłem tak z tych wszystkich moich tam doświadczeń, że pomimo tego, co można czytać gdzieś w sieci, różne poradniki, jak robić startupy i tak dalej, to nie ma formuły na osiąganie sukcesu. Nie ma, po prostu nie ma. To jedyne, na czym można się osadzić,
to pewien model ryzyka, czyli na co powinniśmy zwrócić uwagę, jakie pytania powinniśmy sobie zadać na każdym etapie budowy tego naszego startupu, czy też drogi od startupu do dużej globalnej firmy. Dobra, idźmy dalej. Ja nazywam się Marcin Szeląg. Być może gdzieś tam mnie kojarzycie, bo coś w sieci staram się publikować. Jestem partnerem w Innovation Nest, tak jak przedstawił mnie Artur. Od 2 lat pracuję z taką spółką, która się nazywa Notatek.pl. Jako że jesteśmy na uczelni, to wam powiem, co ona robi. Generalnie to jest taki marketplace dla studentów, który agreguje treści akademickie, czyli wszelkiego rodzaju notatki, wykłady i tak dalej, i tak dalej. Baza jest potężna, bo tam jest chyba ze 120 tysięcy plików w tym momencie. Pokrywamy wszystkie uczelnie w Polsce. No i być może za niedługo będzie ciekawy news a propos Notatka i Doliny Krzemowej. Czasem też coś piszę na swoim blogu. Głównie skupiam się na 2 tematach, tak? Czyli Customer Acquisition i Product Development. To są takie gdzieś tam 2 obszary, w których ja się realizuję. A to, co mnie interesuje, jeżeli chodzi o jakieś takie tematy inwestycyjne, to jest SaaS i e-commerce. Więc jeżeli macie jakieś rzeczy w tych obszarach, to chętnie z wami pogadam później. Krótko o Innovation Nest. W ogóle kto kojarzy Innovation Nest? Parę osób. Fajnie. To słuchajcie, gdzieś tutaj była Agnieszka Przemkła, Agnieszka Skala, pewnie ją kojarzycie. Mamy stosunkowo mały zespół. Zaczęliśmy w 2011 roku, jakoś pod koniec. Przez te parę lat udało nam się dojść do 14 spółek w portfolio. Jesteśmy gdzieś, powiedzmy, nie wiem, 3/4 drogi, jeżeli chodzi o nasz aktualny fundusz, czyli jeszcze mamy trochę środków na kilka inwestycji i to w zasadzie gdzieś zakończy żywot tego funduszu, później będziemy się skupiać na pracy z portfolio i dalsze etapy inwestycji w te spółki, ale też myślimy o nowych funduszach, więc za chwilę będziemy znowu aktywni. Mamy 4 takie narzędzia, którymi się posługujemy w pracy ze startupami, ze społecznością startupową. Czy kojarzycie któreś z tych rzeczy? Ręka do góry, tak, nie? Okej, okay. No to jak nie kojarzycie, to wam trochę opowiem. Accelerate to jest nasz program akceleracyjny, czyli to jest taki program, gdzie robimy nabór 2 razy do roku. Jeżeli ktoś ma startup na etapie pierwszej wersji produktu, być może ma już tam 1-2 klientów i chciałby przyspieszyć swoją taką, ten swój start, dokonać takiej akceleracji, no to jest program, w którym my dajemy 25 tysięcy dolarów, zajmujemy 8% udziału w kapitale, pracujemy z tym projektem, z tym startupem przez 3 miesiące. Po drodze wyjeżdżamy do Doliny Krzemowej, żeby tam zaprezentować ten projekt naszym mentorom, naszym doradcom. Founderzy spotykają się z innymi founderami, generalnie zbierają feedback, przyjeżdżają, pracują nad MVP i staramy się wypuścić coś lepszego. Mamy spin, czyli tutaj głównie Agnieszka powinna być gdzieś kojarzona. Czyli są to takie warsztaty, gdzie mówimy o customer developmencie, mówimy o innych tam metodologiach związanych z budowaniem startupów. Odbywają się regularnie, chyba następny spin będzie jakoś niedługo. Agnieszka, kiedy? Początek kwietnia tutaj w Warszawie. Zapraszam was gorąco, wejdziecie sobie na stronę naszą, to dostaniecie więcej informacji. Startup Stage to są nasze takie eventy, które organizujemy w Krakowie, więc jeżeli jesteście, to raz w miesiącu co najmniej jest Startup Stage poświęcony jakiemuś tematowi. Następny będzie w przyszłym tygodniu na temat hardware'u. I mamy jeszcze coś takiego, co się nazywa Office Hours, czyli raz w miesiącu otwieramy jeden dzień nasze biuro dla wszystkich, czyli każdy, kto ma jakiś pomysł, projekt, który chciałby przegadać, to może do nas przyjść, zarezerwować sobie swój slot, no i generalnie zająć nasz czas. To tyle o nas. No, skupiamy się na SaaS-ie, czyli jesteśmy takim funduszem, który jest bardzo, powiedziałbym, wertykalny. Jeżeli robicie coś innego niż SaaS, to prawdopodobieństwo, że będziemy zainteresowani, jest niewielkie. Zachęcamy was do robienia SaaS-ów. Dlaczego, to zaraz wam też o tym powiem. Mały disclaimer, tak? Gdzieś jakby przygotowując te slajdy i też myśląc o tym swoim modelu ryzyka startupu, no muszę być też fair, tak? Czyli że no jest wiele, wiele różnych dróg, tak? Niekoniecznie to, co ja mówię, jest jedyną świętą prawdą, raczej nie jest. W Dolinie panuje coś takiego, takie przekonanie o tym, że Dolina jest laktokracją, laktocracy, tak się mówi tam, że
że dużo zależy od szczęścia, tak? Czyli jak mówimy o Facebooku i zastanawiamy się, no dobra, czy oni faktycznie tak zrobili market research, wszystkie tam te klocki, elementy poskładali do kupy i powiedzieli tak, kurde, robimy Facebooka. No nie, nie było tak. Czy była jakiś kawałek, element szczęścia w tym, że Facebook stał się tym, czym się stał? No myślę, że tak. Więc to panuje w Dolinie. Natomiast tak trzeba sobie o tym mówić, tak, że tylko w niektórych obszarach takie rzeczy mogą być. Czyli jeżeli chcecie się zmierzać na przykład z Salesforce'em, to myślę, że szczęście tutaj będzie miało najmniejsze znaczenie. No i tam jeszcze takie kilka innych rzeczy. Gdzieś tam słyszy się o tym, że na TechCrunchu kolejna firma została wyceniona na miliard, czy tam dziesiątki miliardów, czy nawet teraz już setki miliardów. Ostatnio słyszałem, że według wyceny akcji Facebooka, Facebook jest wyceniany na 200 coś miliardów. Ciekawa rzecz. No i na końcu, tak, to co ja powtarzam zawsze, że gdzieś, jeżeli chodzi o Polskę, jeżeli chodzi o nas, o nasze kompetencje, to największe szanse mamy w obszarze software'u. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chodzi o software, to nie ma znaczenia, skąd się zaczyna. Można zaczynać z Polski, można zaczynać z Indii, obojętne. W Polsce mamy bardzo dobrych inżynierów, którzy są znani ze swojej zajebistości na świecie, czyli polscy inżynierowie pracują w różnych amerykańskich startupach, więc równie dobrze mogliby sami zakładać te startupy. Druga rzecz to jest to, że jesteśmy położeni w centrum Europy, jesteśmy dobrze połączeni z całym światem, czyli lot z Krakowa na przykład do San Francisco, no to jest tam kilkanaście godzin, tak, da się przeżyć. Jeżeli chodzi o Europę, to praktycznie w półtorej godziny jesteśmy w stanie dolecieć do każdej stolicy. To tyle, jeżeli chodzi o ten disclaimer. Teraz, jeżeli chodzi o ten SaaS. Chciałem wam pokazać kilka liczb, bo czytałem sobie dwa dni temu jakiś raport i to mnie to tak natknęło, tak, że chyba warto to dorzucić tutaj, bo tak mówię o tym SaaS-ie. Czyli 220 milionów firm na świecie. Duży rynek, tak? To, co się mało być może mówi, bo mówi się, że SaaS zaczyna gdzieś tam opanowywać świat, tak, zjadać wszystko i tak dalej, i tak dalej. No i SaaS ma tam 17 miliardów obrotu w ujęciu globalnym, rośnie sobie całkiem fajnie. Natomiast to, gdzie ludzie nie zwracają uwagi, to to, że rynek SaaS-owy to jest tylko 6% rynku software'u, tak? Czyli jesteśmy dopiero na samym początku drogi tej przemiany z takiego software'u rozumianego jako coś, co jest instalowane lokalnie na jakiejś tam maszynie czy czymś tam, do tego, że to jest dostępne w chmurze, na tablecie i tak dalej. Czyli jeszcze mamy sporą szansę, żeby w ogóle zaistnieć. No i tutaj dwie statystyki, jak to wygląda, jeżeli chodzi o geografię, czyli Stany oczywiście dominują, tak, 10 miliardów, 3,5 miliarda to jest Europa. Jest jeszcze Azja, która ma tam miliard, jeżeli chodzi o te przychody w SaaS-ie, natomiast tam jest zupełnie inny rynek. To tyle, jeżeli chodzi o ten SaaS. I teraz meritum sprawy, tak, czyli co w ogóle jest tam gdzieś przed nami, tak? I może najpierw was zapytam, kto pracuje w korporacji? Kto pracuje w startupie? Kto jest właścicielem startupu? Te same osoby podnosiły, że są właścicielem i pracują? Słuchajcie, a kto jeszcze studiuje? Dobra. A komu udało się już sprzedać swój startup? Okej. No to mamy ten godnych zawodników. Słuchajcie, wydaje mi się, że w większości przypadków gdzieś te wszystkie bullet pointy będą was dotyczyły. I to jest, tak jak mówiłem, takie moje resume tego wszystkiego, co doświadczyłem w pracy z portfolio, w tych moich latach, gdzie tam próbowałem coś odpalać, w mojej pracy ze startupem, gdzie 4 lata przeszedłem od tam chyba kilku pracowników do kilkudziesięciu, od tam kilkuset tysięcy obrotu do kilku milionów obrotu. Tak sobie postanowiłem, że sobie to gdzieś porankuję i spiszę, tak, jak to się tam mniej więcej dzieje w czasie. Czyli zaczynamy od decyzji. Czyli, nie wiem, być może sobie pracujemy w korporacji, być może kończymy studia, być może, nie wiem, coś się tam jeszcze wydarzyło w naszym życiu, że jesteśmy w jakimś punkcie decyzyjnym, tak, i mówimy, że kurde, podejmę sobie decyzję, że będę robił ten startup. No i tutaj może być już kilka rzeczy, które mogą powodować później, że nam się nie uda, tak? Czyli na przykład podejmuję tę decyzję, nie mając w ogóle żadnego doświadczenia, tak? I to jest na przykład mój błąd, który popełniłem kilka dobrych lat temu. Nie miałem tego doświadczenia. Mi się wydawało, że znam internet, bo byłem wychowany już powiedzmy na internecie.
Natomiast tak nie było, nie miałem doświadczenia. Nie miałem żadnej rozbudowanej sieci kontaktów. Wtedy nie było LinkedIna, więc trudno było być może nawiązywać w ogóle te kontakty. Teraz nawiązywanie kontaktów jest banalnie proste i budowanie swojej takiej profesjonalnej sieci, która umożliwia nam różne rzeczy. Umożliwia nam dotarcie do inwestora, umożliwia nam zatrudnienie pracownika, umożliwia nam nawiązanie partnerstwa, tak? Mnóstwo rzeczy umożliwiają te kontakty. No trzeba mieć trochę pieniędzy, tak? Być może nie aż tyle, żeby gdzieś tam sfinansować ten pierwszy etap, że zatrudniamy 10 osób i tak dalej, ale być może wystarczająco tych pieniędzy, żeby móc nie pracować przez pół roku, tak? Móc się utrzymać, tak? Móc zainwestować ten swój czas w ten nasz startup. Kolejna rzecz to jest takie wsparcie rodziny, czyli no, kto tutaj ma rodzinę już? Taką, że jest żona albo dziewczyna, może dzieci. Okej, okay, czyli jakaś tam już część was to doświadcza. Mogę wam powiedzieć, jak to jest w moim przypadku, tak? Ja już mam żonę i mam dziecko i to już jest trudne, tak? Bo trzeba ważyć ten czas. No, chciałoby się spędzać jak najwięcej tego czasu z rodziną, natomiast jak się podejmie decyzję, że chce się robić startup, kurde, nie ma zmiłuj, tak? Trzeba zapierdzielać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. No i wtedy już nie ma tego czasu na to dziecko, tak? Nie ma czasu, żeby iść do parku. I to jest przykre, tak? I to powoduje, że jest wiele tarć, tak? Na linii właśnie my i na przykład nasza żona. Trzeba to mieć pod uwagą. No i kolejna taka rzecz, którą też zauważyłem, to trzeba czuć się liderem, tak? Czyli jeżeli się nie czujemy liderem, to cholera, kurde, chyba to nie wyjdzie, tak? Bo jest wiele wyzwań, jest wiele trudności, które stoi przed wami, jeżeli podejmujecie decyzję o zrobieniu startupu, że jeżeli nie macie tej kompetencji, nie czujecie się w tym dobrze, to prędzej czy później polegniecie. Kolejna rzecz, to jest pomysł. Mówi się, że pomysły są tanie, pomysły... Jeszcze 5 minut, a ja jestem dopiero na, nie wiem, 10% prezentacji. Ale jak nie będziecie chcieli słuchać, to powiecie, że kończę i ja wtedy zejdę. Słuchajcie, no to tak, pierwsza rzecz to jest to, że zidentyfikowaliśmy jakąś szansę rynkową, tak? Kto tutaj jest deweloperem? Okej. Okay. Kto jest designerem? Okej. Okay. Kto jest marketingowcem? Wow, pierwszy raz więcej marketingowców niż deweloperów. Słuchajcie, każdy z nas ma jakieś tam umiejętności, natomiast jeżeli ja jestem deweloperem iOS-a, mogę sobie zrobić apkę na iPhone'a, to czy to znaczy, że ja zidentyfikowałem jakąś szansę rynkową? No nie, no ja potrafię zrobić aplikację, tak? No ale co z tego? Co później z tą aplikacją? Jak to sprzedawać? Jak to dystrybuować? Jaką ja mam w ogóle siłę sprzedażową, tak? Za co ja w ogóle chcę, żeby ci ludzie mi płacili? I tak dalej, i tak dalej. Dwie różne rzeczy, tak? Czyli że to, że potrafię coś zrobić, nie znaczy, że zidentyfikowałem szansę rynkową. No tutaj to, że czy rzeczywiście wiem wystarczająco dużo o tym rynku, w który chcę wejść, czyli na przykład jeżeli jestem deweloperem, który pracuje na przykład w branży farmaceutycznej i robię software dla branży farmaceutycznej i wymyśliłem startup, który będzie robił coś w tym obszarze, no to można powiedzieć, że ta osoba coś tam wie o tej branży, tak, bo robiła ten software. Doświadczenie, skillset, które jest pożądane w danym rynku, tak. Kolejna rzecz, która, jeżeli chodzi o temat, może o pomysł, to jest to, jak będę zarabiał pieniądze. Czy ja w ogóle mam pomysł na to, jak będę w krótkim terminie zarabiał pieniądze? Bo w długim terminie to każdy mówi, jakoś się wymyśli. Facebook też na początku nie miał modelu biznesowego, znaczy nie miał strumienia przychodów. I być może dobrze, bo by nie był Facebookiem, tak? Natomiast w większości przypadków musimy wiedzieć, jak zarabiać tu i teraz i później wam powiem, dlaczego. Kolejna rzecz, no to, że musimy być gdzieś tam zadowoleni z tego, że będziemy pracować nad tym pomysłem, bo chyba nie ma nic gorszego, jak przychodzimy do naszej pracy albo pracujemy po godzinach, po jeszcze 6 godzin, nad czymś, czego w ogóle nie czujemy, nie kumamy, nie lubimy. No i trzeba mieć no, grubą wizję, tak? Słuchajcie, inwestorzy w Stanach, w Polsce coraz częściej też szukają dużej wizji, ale popartą konkretami, tak? Czyli jakieś milestone'y. Kolejna rzecz to jest ten nasz zespół, tak? Ja trochę nie wierzę w takich samodzielnych strzelców, którzy ustrzelą Facebooka. Raczej to jest zawsze gdzieś tak, że potrzebny jest ten zespół. I też ten zespół jest tymi pierwszymi osobami, którymi udaje się wam przekonać wam co do waszej wizji, co do waszego produktu, co do waszego, nie wiem, biznesu, tak? Jeżeli nie uda wam się nikogo przekonać, żeby do was dołączył, no to być może to jest jakaś sugestia, że nie do końca to jest dobry pomysł.
To też, co jest ważne, to jest to, że jeżeli jesteśmy deweloperem, to być może nie szukajmy koniecznie jakby tylko deweloperów, tak, którzy do nas dołączą. Poszukajmy kogoś, kto się zna na marketingu, sprzedaży, designie, UX-ie i tak dalej. PR-ze być może. Tak, żeby ten skill set był w ramach tego startupu był troszkę szerszy. Zatrudniajcie ludzi, którzy są lepsi od was, tak, pewnie to słyszeliście. Jeżeli przychodzi ktoś do was albo nie wiem, szukacie partnera i wiecie, że no on jest jakiś taki, ale kurczę, nie mam lepszego, nie uda się, tak, prędzej czy później gdzieś się pokłócicie, tamten będzie za słaby, rozstaniecie się, nic z tego nie będzie. No i później jeszcze kilka takich rzeczy, że fajnie by było, jakbyście się dogadywali, fajnie by było, gdyby ci wasi co-founderzy też podjęli tą dobrą decyzję, że teraz jest czas i miejsce, żeby robić startup. No i motywacja, tak? Wszyscy w zespole, tym przynajmniej pierwszym, powinni być mega zmotywowani, że jak, nie wiem, tobie ujdzie trochę pary, to inni dołożą do pieca, tak? Hipoteza rynku. Gdzieś zaczyna funkcjonować takie stwierdzenie jak minimum viable segment, tak? Kto słyszał o MVP, o minimum viable product? O minimum viable segment? Parę osób, tak? Nie wiem, czy ta sama osoba, która już sprzedała startup, chyba tak. Tak? No właśnie. Słuchajcie, to minimalny segment to jest coś takiego, że na początku gdzieś nam się wydaje, że tak, no kurde, ten nasz produkt będziemy sprzedawać tym, tamtym, siamtym i owamtym, no musimy pokazać dużą wizję, bo inaczej inwestor w nas nie zainwestuje, bo to będzie mały rynek. Tralalala, tak? Wizję trzeba mieć, natomiast trzeba wiedzieć, komu będziemy sprzedawać tu i teraz, kto chce faktycznie od nas kupić, kto ma tą potrzebę już, kto ma budżet, żeby nam zapłacić, tak? To jest ten minimalny segment. My powinniśmy wiedzieć, jak my będziemy to robić, jak już wypuścimy ten produkt. I on powinien być też wystarczająco duży, żeby udało wam się w ogóle jakoś tam wygenerować pieniądze dla siebie, tak? Bo jeżeli jest za mały, no to znaczy, że nie uda wam się w ogóle zepnąć budżetu, zepnąć tego, żeby zarabiać na siebie. Ten cały rynek powinien być wystarczająco duży, że jeżeli macie tą swoją wizję, jak ta firma będzie wyglądała za 10 lat, to że tam jest pole do tego, żeby kurde rosnąć, tak? Zaczynamy od czegoś malutkiego, Facebook zaczął od jednego uniwersytetu, tak? Zobaczcie, gdzie kurczę doszedł, na cały świat. Teraz mu już blokuje ludzi, którzy w ogóle są podłączeni do internetu. Musi wyjść dalej, tak? Musi im dać internet, żeby oni mogli korzystać z Facebooka. I to jest coś, co każdy chyba chciałby mieć. Ile mam jeszcze czasu? Chcecie, żebym skończył? Dobra. Niestety zostałeś przegłosowany, przepraszam. Dobra, mówimy, dostałem informację, że mam 50 minut. Słuchajcie. Nie, to się inaczej nazywa. Bo już się zgubiłem, co mamy, o czym mówiłem. Słuchajcie, ostatni punkt, research. Kurczę, powiem wam, za każdym razem, jak ktoś do mnie przychodzi, mówi, ja się go pytam zawsze, czy zrobiłeś research? A on mówi, tak. Rozmawiamy. Ja oczywiście sobie zrobiłem research przed spotkaniem. Nagle zaczyna wychodzić, że tego konkurenta nie zna, nie wie, że tych dwóch już sobie poległo, nie wie, że tamten dopiero dostał 20 baniek, nie wie, że tutaj w tym modelu biznesowym akurat ten strumień przychodów w ogóle nie ma sensu i tak dalej, i tak dalej. I ja się czuję wtedy głupio, tak, bo jakby przychodzi ktoś z ciekawym pomysłem, ale nie zrobił researchu i mnie się wydaje, że ja bym zrobił jego pomysł lepiej, tak, bo znam więcej danych. I to jest straszna sytuacja na spotkaniu. Bo mi się już wtedy nie chce gadać z tą osobą, bo myślę, że ona jest niepoważna. Czy ona mnie nie potraktowała poważnie, tak? Zajmuje mój czas, a się nie przygotowała, tak? Uważajcie na ten punkt. Zawsze zróbcie market research. Bardzo dokładnie. Poza pierwszą stroną Google'a, tak? Tam jeszcze 2, 3 i 4. Dlaczego? Bo tutaj nie wydajecie żadnych pieniędzy. Tutaj nic nie inwestujecie. Jedyne to, co robicie, to nie wiem, spędzacie 2 godziny gdzieś tam po godzinach, buszując sobie po internecie. Zachęcam was do tego. Kolejna rzecz, czyli podjęliście decyzję, znaleźliście co-founderów, macie pomysł, znaleźliście co-founderów, zrobiliście ten market research, no i teraz przychodzi czas na to, żeby gdzieś spróbować pozyskać jakieś pieniądze, tak, jakieś pierwsze pieniądze. Te pierwsze pieniądze mogą pochodzić od was, mogą pochodzić od co-founderów, mogą pochodzić od, nie wiem, rodziny, jakiegoś miłego, starszego pana, który już jest znudzony, bo zrobił duży biznes i chce trochę zainwestować w startupy, bo one są takie cool i wam da tam jakieś, nie wiem, 100 tysięcy, 50 tysięcy, jakieś takie rzeczy. No i powinniście też być w stanie pozyskać mentorów, doradców. Coś, czego w zasadzie w Polsce nikt nie robi, czyli
rzadko kiedy spotykam startup, który przychodzi do mnie i mówi mi tak, no słuchaj, no podjąłem decyzję i tak dalej, te wszystkie kroki zrobiłem, tutaj pozyskałem 100 tysięcy inwestycji od tych dwóch ludzi, jeszcze mam trzy osoby, które są moimi mentorami, które są bardzo doświadczone w tej branży, w której chcę działać. I jeszcze mam jednego doradcę, który w ogóle objął 0,5% udziału w mojej firmie i tam włożył 20 tysięcy. Słuchajcie, to jest mega, tak? Jeżeli chcecie przekonać inwestora, że to, co robicie, jest poważne, to to jest najlepsza droga do tego. Jeżeli nie uda wam się w ogóle tego zrobić, i tutaj jeszcze też nic nie wydaliście, jeżeli nie uda się wam tego zrobić, to być może to jest podpowiedź, że to, co chcecie robić, jest nie do końca takie duże i fajne. Później MVP, tak? Dużo osób o tym słyszało, pewnie dużo osób to już robiło. Większość osób robi to źle. Dlaczego robi to źle? Dlatego robi to źle, bo interpretuje MVP jako minimalna wersja czegoś super zajebistego, tak? Że jakoś to tam będzie działać, połączone na sznurkach, jest okej. Z drugą strony, to jest zajebista wersja czegoś małego, tak? Bardzo podobne, ale dwa różne spektra. I dlaczego tak jest? Bo jak wymyślacie ten jakiś pomysł, trafiacie na jakąś tam szansę tą rynkową, to jest tak, że jest jakaś jedna mała rzecz, za którą klienci będą chcieli płacić. Dlaczego? Dlatego, że ta jedna mała rzecz rzeczywiście trafia w ich potrzeby, rozwiązuje ich problem. Cała reszta, jaką dobudujecie kiedyś później i tak dalej, oczywiście ona będzie zajebista, ale oni i tak wam będą płacić za tą jedną konkretną rzecz, którą się wymyślili na początku. Skoro ona jest jedna taka mała i konkretna, to kurde, zróbcie ją zajebiście, tak? Zapomnijcie na razie o tej całej reszcie. I jak sobie prześledzicie historię takich produktów jak, nie wiem, Dropbox, Facebook, Instagram i tak dalej, to one jak zaczynały, to były malutkie, jedną rzecz robiły dobrze, tak? Resztę były so-so, czyli Facebook na początku w ogóle nie miał zdjęć, tak? Nie miał feedu, nie miał innych rzeczy, tak? Ale był fajny i wszyscy chcieli z niego korzystać, bo umożliwił kontakty, tak? Na uczelni. Co tutaj jeszcze mam? Ostatni punkt, bardzo ważny. Nie wiem dlaczego. Na tym slajdzie. I jest, powinien być ten ostatni na czerwono. Czyli jeżeli robicie to wasze MVP, to powinniście je tak zrobić, że ci wasi klienci w tym minimalnym pierwszym segmencie powinni być skłonni za nie zapłacić, tak? Czyli to wasze MVP powinno konkretnie rozwiązać jakiś ich problem. Nie, że dopiero zrobicie MVP, a tam za jakiś tam czas coś dorobicie więcej i oni dopiero wtedy będą płacić. To znaczy, że źle zdefiniowaliście sobie MVP. Miejcie to na uwadze. Kolejna rzecz to są pierwsi płacący klienci, tak? Kurde, tu znowu jest problem. W większości przypadków jest tak, że przychodzi taki entuzjastycznie nastawiony zespół, mówi tak, 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 kurczę, jest fajnie, mamy fajny produkt, UX jest zajebisty, bo kolega robił i tak dalej, i tak dalej. Na TechCrunchu było tam, że to jest teraz nowy trend, musi się udać. Gówno prawda, nic się nie udaje, bo nie udaje się pozyskać w ogóle pierwszego klienta, który za cokolwiek zapłaci. No i teraz, wiecie co, no można popełniać ten błąd i myśleć, że kurde, no tego brakuje, tego brakuje, tego brakuje, dlatego nam nie płacą. Nie, gówno prawda, tak? Popełniliśmy już wcześniej błąd, a teraz popełniliśmy błąd, bo w ogóle nie mieliśmy strategii na pozyskanie tego pierwszego klienta. Jeden bardzo prosty przykład. Dwa tygodnie temu rozmawiałem ze znajomym w San Francisco, który wymyślił sobie, że zrobi nowy startup i teraz, żeby nie popełnić tych błędów, które kiedyś tam popełnił, bo już to był któryś jego startup, wymyślił sobie, że to ja znajdę najpierw klienta, tak, a później ja sobie z tego zbuduję startup. I tak zrobił. Poszedł do jednej firmy, zapiczował im pewien software, oni się zgodzili, że sfinansują przez rok jego zespół i oddadzą mu prawa do tego kodu. I on sobie będzie mógł zrobić na bazie tego swojego SaaS-a. Pozyskał pierwszego klienta, zidentyfikował tą potrzebę, zidentyfikował ten minimalny pierwszy segment i zaczął budować swoje MVP. Customer acquisition. Powinniśmy dobić do tego, że jeżeli mówimy o SaaS-ach, że jesteśmy w stanie regularnie powtarzać te przychody, tak? Czyli co miesiąc rzeczywiście mamy rekurencję. Jeżeli nie mamy, to znaczy, że nie mamy modelu, tak? Możemy zaczynać z powrotem od zera. Kolejna rzecz to jest seed funding, tak? Czyli jeżeli udowodniliśmy, że my rzeczywiście tym naszym pierwszą wersją produktu jesteśmy w stanie osiągnąć jakąś tam rekurencję tych przechodów, no to jesteśmy gotowi na to, żeby powalczyć o jakieś finansowanie, takie seedowe. No i tutaj jest kilka takich głównych bulletów, tak? Czyli powinniśmy umieć pitchować, tak?
mnóstwo startupów nie umie pitchować kompletnie, tak? Być może mają fajny pomysł, ale kompletnie nie wiedzą, jak go zaprezentować. Jak go prezentują, to w ogóle opowiadają jakieś niestworzone historie, nikt tego nie rozumie i w ogóle mówi, że to jest bez sensu. A dopiero jak się później zaczyna z nimi pracować, to po 2 godzinach wychodzi, aha, to ci chodziło. Zajebisty pomysł, to ja jestem zainteresowany. Kolejna rzecz to jest budowanie zespołu. Jak już pozyskaliśmy tą kasę, czyli powiedzmy, że nie wiem, pozyskaliśmy 300-400 tysięcy dolarów, no to powinniśmy kogoś zatrudnić, tak? 3 tylko problemy wypisałem. Pierwszy problem, nie ma lokalnego talentu, czyli nie mamy nikogo, kogo możemy zatrudnić. Wszyscy są beznadziejni, nie ma A-playerów. Nie mamy za dużo finansowania, nie wiem, ludzie są za drodzy, znowu to się nie uda, tak? Jeżeli nie będziemy w stanie zbudować i rozszerzyć teamu, znowu przegramy. Kolejna rzecz to jest model wzrostu. 2 slajdy dalej, udało nam się pozyskać jakieś tam 10 tysięcy rekurencji. Teraz musimy udowodnić, jak już pozyskaliśmy tą kasę seedową, że my jesteśmy w stanie regularnie rosnąć o jakiś tam konkretny stopień, tak? I to jest 20%. Te 20% nie jest z powietrza. Jak będziecie chcieli wiedzieć, skąd to się bierze, to skontaktujcie się ze mną. Jest taki bardzo ciekawy post, który dokładnie przedstawia całe wyliczenia w Excelu. Dlaczego to jest 20%? Miesięcznie oczywiście. Kolejna rzecz to jest runda A, czyli to, do czego na przykład my jako fundusz dążymy, to jest to, żeby w tej Dolinie Krzemowej pozyskać rundę A. I tak to się gdzieś dzieje, że stolicą tego VC jest Dolina. Jest coś takiego jak Series A Crunch, nie wiem, być może czytaliście na TechCrunchu czy na Panda Daily. Są duże przesłanki do tego, że nawet jeżeli macie dobry produkt, nawet jeżeli wszystko fajnie działa, to i tak nie zdobędziecie tej rundy A i tak trzeba będzie to wszystko zakopać. Na koniec, to już jest przedostatni slajd. Tu są trzy projekty. Które z nich znacie? Estimote, Salesmanago i UXPin. Teraz popatrzcie na daty, kiedy te firmy zostały założone. I teraz tak, UXPin 4 lata, dopiero teraz pozyskał finansowanie. Jeżeli chodzi o Salesmanago 2011, ale to jest znacznie wcześniej niż to, Estimote, ja pamiętam, że Kuba mówił o tym, nie wiem, pewnie ze 1,5 roku wcześniej niż 2012, tak? W międzyczasie jeszcze pivotował. A one dopiero teraz pozyskały takie niewielkie w sumie rundy seedowe. Po tylu latach. To jest długi proces, pamiętajcie o tym. Musicie naprawdę być wytrwali i nie poddawać się od razu. Jeżeli potrzebujecie pomocy, to jest mój mail. Dzięki.